Cześć, witajcie. Na początek chciałbym, żebyście poznali pewną historię. Pewna upadająca sieć supermarketów, ostatnim krzykiem ratunku, postanowiła zatrudnić specjalistę do spraw marketingu, który miał pomóc wyjść im z kryzysu. Co zrobił dany specjalista? To wprowadził tylko jedną zmianę. Zrobił tylko jedną rzecz, która spowodowała, że daną sieć supermarketów udało się uratować. Co takiego zrobił? Zapytał właścicieli, po ile kupują chleb. I na potrzeby tego odcinka podaję przykładowe ceny. Odpowiedzieli, że 3 złote. Więc zapytał ich, po ile sprzedajecie chleb? Po 5 złotych. Zatem od dzisiaj moja rada polega na tym, że sprzedajecie chleb po 3 złote. Oburzeni właściciele mówią, jak to? Co to za w ogóle porada marketingowa sprzedawać bez marży? Jak to ma uratować nasz biznes? Na co specjalista odpowiedział, ok, a kto do supermarketu przychodzi tylko i wyłącznie po chleb? Bardzo często, pewnie również Tobie, zdarzyło się, że wchodząc do supermarketu tylko po jedną rzecz, którą zaplanowałeś, wybrałeś kilka albo nawet cały koszyk więcej, bo tak są ułożone supermarkety, że z przekonaniem, że coś jest taniej, przy okazji weźmiesz kilka produktów w normalnej cenie. Nie bez powodu, też bardzo często w supermarketach produkty pierwszej potrzeby, takie jak chleb czy mleko, są właśnie na końcu tego supermarketu, żeby wywołać w tobie potrzebę zakupienia innych produktów. I nawet jeśli na chlebie nie zarobisz nic albo zarobisz bardzo mało, to dzięki temu zabiegowi ludzie mają przekonanie, że to był najtańszy market z chlebem. Ale przy okazji kupili kilka innych produktów w normalnej cenie i to pozwoliło tej sieci supermarketów przetrwać. Jak ten mechanizm zastosować u Ciebie w firmie? Jak go wykorzystać tak, żeby klienci byli przekonani, że masz niskie ceny? Jak dzięki temu sprzedawać więcej? Czego unikać? Jakie są przykłady innych firm? A także w jaki sposób na to spojrzeć, żeby to się po prostu opłacało? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Jeśli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, ja nazywam się Paweł Szymków, na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak żeby zwiększać zyski w ich firmach. Jeśli interesujesz się ogólnie pojętym biznesem, marketingiem i sprzedażą, koniecznie już teraz zostaw łapkę do góry pod tym wideo, a także pamiętaj o subskrypcji, żeby być na bieżąco z materiałami na tym kanale, które będę publikował w przyszłości. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Być może zastanawiasz się, jaki jest w ogóle sens, żeby sprzedawać produkty z tak niską marżą, że w sumie nieopłacalną. Ale może się okazać, że jest w tym jakaś droga, i nawet okazuje się, że jest sporo firm, które tak robią i odnoszą duży sukces. Podam wam bardzo konkretny przykład. Jest sieć drukarni, która działa już prawie w 30 krajach, i to, co im się udało, to wbić do głowy swoich klientów, że są najtańsi na rynku. Jak tego dokonali? Bardzo często reklamują się, że w ich ofercie 100 wizytówek jest najtańsze na rynku. I sam to sprawdziłem i tak rzeczywiście jest. Porównując ich ofertę z pierwszą listą wyszukiwań w Google, porównując z innymi konkurencyjnymi firmami, rzeczywiście cena była zaskakująco niska, nawet o kilkadziesiąt procent niższa niż o konkurencji. I teraz co się dzieje? Przychodzi ktoś, kto szuka wizytówek, wchodzi na wyszukiwarkę, znajduje ich firmę, która daje gwarancję, że cena jest najniższa, sprawdza dla pewności, okazuje się, że jest najniższa, dostaje wizytówki, z jakości jest w miarę zadowolony, ale firma nie zarobiła, więc czy jest sens? No właśnie, co się dzieje, kiedy ktoś kupi taki najtańszy produkt i już zrobił research? Może się okazać, że zaczyna ufać tej firmie i zaczyna ją reklamować. Po prostu stwierdził, sprawdził i dodatkowo jeszcze powie innym, którzy takie wizytówki w przyszłości będą potrzebowali. Ale tam się dzieje coś więcej, bo bardzo dużo klientów skończy na tym etapie. Ja jednak poszedłem krok dalej i zrobiłem mały research, i okazuje się, że 10 innych produktów, takich jak foldery, ulotki czy różnego rodzaju wydruki, naklejek. W tej firmie, która ma najtańsze wizytówki, są droższe o kilkanaście, kilkadziesiąt procent niż u konkurencji. Więc zadziałał dokładnie ten sam mechanizm. Który zadziałał przy supermarketach i chlebie, że kto przychodzi do drukarni i kupuje tylko i wyłącznie wizytówki? Oni odpowiedzieli sobie na bardzo ważne pytanie: kto jest ich grupą docelową? Jak znaleźli odpowiedź, że to jest przedsiębiorca, i produktem, który jako jeden z pierwszych zamawia przedsiębiorca są wizytówki, to dajmy mu je tak tanio, że w sumie bez zysku, ale wyróbmy sobie lojalnego klienta, który nam ufa, który będzie nas reklamował. I który będzie wracał, i przy tych powrotach jest duże prawdopodobieństwo, że już nie będzie nas sprawdzał, bo on już raz nam zaufał. Więc te pozostałe produkty mogą być w normalnych cenach albo nawet wyższych, bo dzięki temu zarabiamy pieniądze. I jesteśmy w 30 krajach na całym świecie. I teraz jaki mechanizm zadziałał? Zadziałało to, że klient chce jak najtaniej, a my wykorzystujemy to, że chcemy jak najtaniej, dajemy mu najtaniej, ale to, co najbardziej potrzebuje. I teraz Twoim zadaniem jest powiedzieć sobie, kto jest Twoją grupą docelową. Jaki, jaki produkt jest pierwszy, który będzie potrzebny? Bo większość tych drukarni spojrzała na wizytówki jako na ich produkt finalny, że ktoś przychodzi, kupuje wizytówki i ma z tego marżę. Ale drukarnia, o której mówię, spojrzała na to jako na sposób przyciągnięcia uwagi. Oni na tym nie zarobią, ale pozyskają klienta, który wpadnie do ich lejka marketingowego. I taki przedsiębiorca, jeśli jego firma będzie się rozwijała, prawdopodobnie nie skończy na wizytówkach. Będzie potrzebował ulotki, koszulki, naklejki, banery, a to wszystko będzie sprzedane również przez tą firmę, bo klient już zaufał, klient już sprawdził i przekonał się, że to po prostu działa. I teraz Twoje zadanie jest takie, żeby po pierwsze zadać sobie pytanie, kto jest moją grupą docelową i czego ta grupa potrzebuje jako pierwszy element, a po drugie, jak to liczyć, żeby rzeczywiście zrozumieć, że to się opłaca. Jak to zrobić w praktyce? Na początek znajdźmy produkt. Zastanów się, kto jest Twoją grupą docelową i co jest tym pierwszym punktem styku, sprzedażowym punktem styku z Twoją firmą. Czy to jest tak jak w drukarni, wizytówka dla przedsiębiorcy, czy być może w supermarkecie chleb lub mleko, być może sprzedajesz elektronikę i warto sobie wyrobić przekonanie, że masz najtańsze ładowarki na rynku. Nieważne, co to będzie, ważne, żebyś zwrócił uwagę, żeby przede wszystkim za pomocą takiego zabiegu pozyskać LIDA. LIDA, który będzie Ci ufał i który będzie Ci reklamował. I czy to się opłaca? No, przecież nie mam na tym marży, więc czy to się dalej opłaca? Jak to policzyć? Załóżmy, że jest produkt, na którym masz 50 zł marży i rezygnujesz z tej marży. Zostaje ci marża 5 zł na tak zwane obsłużenie transakcji. Czyli dany lit, jeśli osoba trafi do Twojej firmy właśnie poprzez ten produkt, bo masz najniższą cenę, najniższą marżę, to nazwijmy to, że lit kosztuje Ci 45 zł. To jest koszt alternatywny oczywiście, ale kosztuje Ci 45 zł. Czy to się opłaca? Zwróć uwagę, ile dzisiaj kosztują Cię lidy pozyskiwane za pomocą Facebooka, reklam w wyszukiwarkach, czy chociażby zatrudnienia handlowca. Jeśli zatrudniasz handlowca, któremu płacisz 10 tysięcy złotych miesięcznie, i taki dobry handlowiec jest ci w stanie pozyskać 5 klientów w ciągu dnia, 5 leadów, ciepłych, gorących leadów, które być może w przyszłości się na coś zdecydują, pracuje on przez 20 dni w miesiącu, czyli prosty rachunek. 5 razy 20 to jest 100 leadów w miesiącu, ty mu płacisz 10 tysięcy, więc prosty rachunek, że taki lead kosztuje ci stówkę. A tutaj 45 zł rezygnacji z marży. Nawet nie kosztu, ale kosztu alternatywnego, jakim jest rezygnacja z marży. Więc może się okazać, że wprowadzenie produktu, na którym nie zarabiasz, jest Twoim dodatkowym kanałem dystrybucji i przyciągasz wszystkich tych, którym zależy na niskiej cenie. Ja na tym, na tym kanale nagrałem dużo odcinków na temat tego, jak nie konkurować ceną, jak budować wartość produktów, jak rozmawiać z klientem, żeby nie zależało mu tylko i wyłącznie na cenie. Ale w dalszym ciągu trzeba wziąć pod uwagę, że jest grupa ludzi, która kupuje tylko i, z, i wyłącznie ze względu na niską cenę. Więc tym zabiegiem jesteś w stanie nie tylko zaoszczędzić, jesteś w stanie pozyskać lida, lida, który ci ufa i lida, który będzie cię reklamował. I chciałbym, żebyś po tym odcinku miał taki wniosek, że czasem przekonanie klienta do tego, że jesteś najtańszy na rynku, niekoniecznie wiąże się ze stratą lub brakiem zysku, ale może dla Ciebie przynieść dużo korzyści, bo za pomocą tej właśnie metody jesteś w stanie przyciągać inną grupę klientów, którym zależy tylko i wyłącznie na cenie. Spójrz na to jako na okazję do zrobienia biznesu. I nieważne, w jakiej jesteś branży, nieważne, jaki produkt odnajdziesz, jeśli uda Ci się przekonać swoich klientów, że jesteś najtańszy na rynku, a przy okazji będziesz dawał super wartość, świetną jakość i obsługę klienta, także wartości dodane, to gwarantuje i wróży ci ogromny sukces w twojej branży. Więc jak przekonać klienta do tego, że jesteś najtańszy na rynku? Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz więcej. Mam nadzieję, że potrafisz sobie to policzyć, że to się jednak opłaca i mam nadzieję, że wkrótce wdrożysz to u siebie w firmie, bo to naprawdę fajny zabieg, prosty. Ale wiele firm go nie wdraża, bo nie rozumie, że rezygnacja z zysku może być zyskiem. Że rezygnacja z marży może dać Ci więcej korzyści, niż sobie wyobrażasz. Że 45 zł mniej marży może być czystym zyskiem, bo w innym przypadku pozyskanie takiego klienta kosztowałoby Cię 100, 200 albo nawet 500 zł. Jeśli takie treści mają dla Ciebie wartość, zostaw łapkę do góry pod tym wideo, to dla mnie bardzo ważne. Jeśli chcecie takich materiałów więcej, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, a także dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami na tym kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj pomogłem. Wyjaśniłem, w jaki sposób robić tak, żeby przekonać swojego klienta do, do niskich cen, do tego, że masz niskie ceny i w jaki sposób robić tak, żeby na tym nie stracić i jak wykorzystać to na swoją stronę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania, i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.